Cześć, siewanko. Lecimy dzisiaj znowu kosić kukurydzę. No i dzisiaj mobilizacja, bo lecą obydwa zestawy. No i ja jadę kosić, więc wszystkie sporo maszyn będzie na polu. Nie kosimy u nas, no lecimy na usługę. Troszkę pokropiło, trochę niedużo, bo to nie był duży opad, co to jest 1,5 litra, to jest praktycznie na nic. Litra to praktycznie nic, od rana też było trochę więcej słoneczka, teraz się coś pochmurzyło. Ale to co miało obwiać, to obwiać, kukurydza znowu nie zboże. I jak popada, to i tak no, zaraz tej wilgoci z tego deszczu nie nabierze. No więc lecimy kosić. Mieliśmy to zaplanowane wcześniej w tygodniu, z tym, że no też dzień, który to było wszystko poplanowane, popadało, no i się automatycznie przesunęło, wtedy popadało ciut więcej, już nie pamiętam ile, w każdym razie popadało więcej, no i było trzeba sobie odpuścić. A wczoraj w nocy popadało i wczoraj cały dzień było już ładnie obeschło, że nawet wieczorem już tam co niektórzy zaczęli kosić, bo też no widziałem. I było, na dzisiaj sobie zaplanowaliśmy, że lecimy, no w nocy mu tak wiem, delikatnie popadało, ale to tam jest praktycznie nic, więc lecimy. Jedziemy dzisiaj, tam ten pan też chce uwolnić pole, bo chce pszenicę jeszcze zasiać, więc no kusimy, no co wam tu będę więcej tłumaczył, nie? Kosimy, jak widzicie, no tutaj kukurydza też jeszcze trochę zielonkawa, ale lecimy z tematem. Wydajność tak jak wszędzie, czyli praktycznie w tym roku w okolicach tych 8, myślę 10, to się będzie trzymało praktycznie wszędzie. Ale to zobaczymy dalej, jak to tak naprawdę na dobre sezon ruszy. Bo to na razie wszystko, no to są pojedyncze na razie takie, że tak powiem, działki, areały, które kosimy. Ale wiadomo, pogoda. Tak to wygląda. Tutaj pewnie dosypię do pełna, nie, za mało będę jeszcze miał w zbiorniku, ale znowu i tak nie objadę jeszcze drugi raz dookoła, bo będzie za dużo, nie zmieszczę i tak muszę teraz sypać i tak, kurde, kolbka się musiała na wodzie przypchać. Niektóre są tutaj małe kolby, tak na tej małej, coś niewrośniętej się potem, kurde, przyblokuje i to widzicie, o,
pojedzie teraz tam niuchem z tymi małymi na skup i je zaprowadzi do domu. Bo resztę już tutaj na Dojcza powinniśmy zmieścić. Powinniśmy, jak nie to tutaj gospodarzowi sypiemy na jego przyczepę resztę, bo się nie powinno dużo zostać, jeżeli by tak sypało dalej. Tak mi się wydaje. Tata odwiedzie i chyba podjedzie, podmieni dziadzie. No, zobaczymy. Może ja na skup podjadę dojczem, żeby było też coś z trasy, co prawda. No zobaczymy. Się ma w miarę tutaj po południu zacząć rozpogadzać. Chciałem dojechać pryskać dzisiaj na chwasty. Zobaczę, że chociaż jęczmień przężyto, no to kawałek żyta, żeby się udało pryskać. To jutro ma coś tam padać. No niby w nocy, tam gdzieś nad ranem dopiero też coś tam może pokropić. Myślę, że akurat. Trochę dzisiaj idzie tak tych prac tutaj. Jakbyście mieli jakieś pytania może co do koszenia, czy ogólnie tego żniw kukurydzianych, to może coś was nurtuje, to możecie napisać je w komentarzach pod tym filmem, a ja w którymś tam filmie z koszenia poodpowiadam, myślę, na nie, bo kilka vlogów jeszcze z koszenia kukurydzy na pewno będzie, bo to tam dopiero rusza wszystko. Więc myślę, że jeszcze kilka na pewno będzie. Postaram też się, jak będzie oczywiście możliwość, żebym z jeden dzień w transporcie może usiadł właśnie w Dojcza i pojeździł na odwozach. No zobaczymy, bo to czas i pogoda pokaże. Ja sobie planować mogę, a potem i tak to wszystko się weryfikuje w trakcie roboty. No, czasem nieraz różno jest. No wiecie, niektórzy nam piszą, że mamy od groma czasu, jak sobie jeździmy po protestach, ale nie widzą potem tego, że kilka wcześniej dni, albo teraz kilka następnych, będziemy pracować od rana do późnych godzin wieczornych albo nocnych, jak to niektórzy, bo też już widziałem po Facebookach i innych mediach społecznościowych, do której robili, więc no. Słuchajcie, jak jest tak kolorowo na tej wsi, zapraszamy, kupujcie ziemię, dalej bawimy się wszyscy w gospodarzy i będzie kozak, wszyscy będziemy szczęśliwi, będziemy mieli dużo czasu, będziemy bogaci, miód, wszyscy będą szczęśliwi, naprawdę. Dobra, spoczyłem z tematu i niepotrzebnie. O, pytaliście też na pewno, to już wam mogę odpowiedzieć. Pytaliście, czy Wojtek będzie do roboty, bo wyszedł pierwszy odcinek w kukurydzy, a wy zaraz, nie wiem, myśleliście, że od razu już boom, będzie Wojtek. Nie no, z Wojtkiem jestem cały czas w kontakcie. I myślę, że się dogadamy na pewno na któryś dzień właśnie na nagrywki jeszcze do niego na kanał. Ale ja myślałem tak to zrobić, żeby, jeżeli się uda, nagrać zbiór kukurydzy przez tam na przykład pół dnia. Zobaczymy, jak rozłożą mi się prace, tak jak mówiłem. A resztą część odcinka siewy pszenicy, bo też mam u nas do zasiania pszenicę po kukurydzy. W ogóle mam nadzieję, że mi się uda to zasiać po tej kukurydzy, że pogoda jeszcze pozwoli. No i zbiór mimo wszystko będzie w miarę, chociaż na końcówce października tej kukurydzy u nas. Ale naprawdę nie wiem, bo ona jest jeszcze cała zielona. Więc naprawdę nie wiem, ale przynajmniej no, w ten sposób sobie planowałem ten odcinek, żeby nie było tylko koszenie z kukurydzy. No bo też cały odcinek u Wojtka, myślę, z samego takiego koszenia kukurydzy. Za ciekawe by to nie było, wiadomo, można tam jeszcze kurs na transport nagrać. Brawo Krzychu. Kurs na skup jeszcze nagrać. Ale to też na skupie różnie tam mogą ludzie patrzeć, ja też na skupach nie nagrywam. Nieraz tam się pytam, czy mogę sobie coś nagrać, no to sobie nagram, ale to no wiecie.
różnie bywa, więc no myślę, że taki odcinek łączony, gdzie będą jeszcze siewy i w ogóle i tak dalej, myślę, że to by było już w ogóle ciekawe i bardzo fajne, więc planuję sobie to w ten sposób, ale zobaczymy, jak to się wszystko uda zrealizować. Wojtkowi w sumie jeszcze nie mówiłem, że chcę to w ten sposób zrobić, ale myślę, że też się zgodzi na coś takiego, zawsze coś ciekawszego do pokazania, trochę się będzie więcej działo. Więc myślę, że w ten sposób będzie ok. Tata do mnie dzwonił, zresztą też już przyjechał, ale dzwonił do mnie, bo już był na skupie. I wam powiem ku mojemu zdziwieniu, w sumie taty też, niby zielonkawa i tak dalej, ale 29% wilgotności. Więc super, ja tutaj dawałem szczerze 30 jakieś 2, mówię, może będzie, może 31, ale jak wie chętnie, nawet mówię, kurde, 33 to na coś w tym pograniczu, nie? A tu proszę, 29. Aż naprawdę, aż się nie spodziewałem takiej wilgotności tutaj. Dobrze, jest nadzieja przynajmniej tej, co u nas jest zasiana w arbory, że na koniec października też będzie w tych okolicach 30 chociaż. A jeszcze się podmieniłem z tatą. Tata pojedzie kombajnem do domu, a ja polecę na skup. Dobra, włączymy uprzedni. O, teraz. O, zamykamy. Zaczyna padać akurat. Coś tu kropi, kurczę, miało się rozjaśnić. Zobaczymy, może się przeleci. Już to pochmurzone dzisiaj wszystko. Zaczynamy opryski na chwasty. W tym roku wszystko będziemy odchwaszczać na jesieni. I w tym roku będę pryskał z Bayeru środkiem Baccara Trio. Baccara Trio, o tak dokładnie. Trzy substancje czynne tutaj, jak się nie mylę. Trzy substancje czynne, diflufenikan, flufenacet i metrybuzyna tutaj jest. Zobaczymy, w tamtym roku miałem bizona, też sobie fajnie dał radę, a w tym roku to w miarę to cenowo wyszło korzystnie, że tak powiem, więc bierzemy to jeszcze teraz. Tak, tu jest chyba pół litra z tego, co już kojarzę, na hektar, bo piątka jest no na 10 hektarów, więc pół litra idzie tego środka na hektar. Środek można stosować na pszenicę, pszenżyto, jęczmień, zimę, żyto o zimę, czyli wszystko u nas wszystko idzie na jednym środku. No bez przynajmniej kombinacji jeden środek i
oblecimy wszystko i jest to nawet nie pół litra, tylko 0,45 litra na hektar, czyli niecałe pół litra środka idzie na hektar. Dobra, robię sobie na razie na pszenżyto i jęczmień i lecę tam pryskać, a potem będę pryskał resztę żyta. I właśnie jestem na polu z pszenżytem. Cyk, rozkładamy się. Pryskamy, leci, leci, ok. Pszenżyto Corrado, jak widzicie, ładnie, równo powschodziło. Elegancko, naprawdę bardzo wyrównane były wschody. No i już robimy odchwaszczanie, żeby czysto było od samego początku. To lecimy z tematem już teraz. Tu poprzecza nie robiłem ścieżek, tyle to tam widać się wyjeździ zawsze. Mam za duże obroty. Mam 1000 na wałku. Tak 8 km na godzinę teraz jeżdżę sobie. Tak wygląda jęczmień. Również bardzo ładnie powschodził. Nie będzie widać na kamerze, ale jest lata tej mszycy. Jest tutaj, jak się ręką przegarnie, nie wiem, nie upilnuje nigdzie. Ale jest, przeskakuje trochę tego. Więc jest jęczmień. Ile tutaj mamy? 2/3 liść wali. Dwa, trzy. Więc ogólnie no idealna faza na odkwaszczanie w jęczmieniu. Chwasty gdzie niegdzie też już to co miało wyjść, myślę, że wyszło. Od razu no właśnie na mszyce, bo trochę tu tego jest. Więc żeby od razu z mszycą powalczyć. Też bardzo piękne, równe wschody. Tutaj mamy jęczmień hybrydowy. Wotan. Na razie bajecznie to wygląda, nie, naprawdę bardzo ładnie podchodziło. Działka bezorkowo, zrobiona bezorkowo po kukurydzy na kiszonkę. No i tak to wygląda. Nie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo, bardzo ładnie. Co, pryskam teraz na jesieni na chwasty, z tego względu, no w tamtym roku część działek pryskałem na jesieni, bo zawsze zazwyczaj pryskaliśmy na wiosnę na chwasty, w tamtym roku część pryskałem już na jesieni, żeby to sprawdzić. W tamtym roku było czysto, do samych żniw, więc w tym roku decyzja, że wszystko pryskam jesienią, wszystko będę właśnie odchwaszczał jesienią. No w tym roku inny środek, w tamtym roku bizonem, w tym roku jest co? No właśnie, zapomniałem nazwy, ale widzieliście. No ten opryz ma to do siebie, że to co wyszło z chwastów już zostanie załatwione, plus to co jeszcze by miało wschodzić też od razu to przyhamuje, więc no powinno być czyściutko do samego końca. Ojej. O kuźwa, ale mokro. Ja pierdzielę, ale kolejny się porżnie. Masakra. Widzieliście co tam się stało? Masakra, to pana wizji by była. Kurde, tu wszędzie fajnie, elegancko, a tam dołek jednak mokro. Tam to zawsze. Zawsze jest więcej wilgoci. No nic, raczej muszę jakoś tam człapać w tamtą stronę, bo jeszcze ten przejazd tam jest. Ale tutaj, tam było więcej mokro. Tu się wydostałem na poprzeć i już było okej.
późno, to też siada po tym rowie. Czy? No patrzcie, dopadało jednak fest. Żyto hybrydowe Saturn Union, odmiana Performer. Jak widzicie, takie działki, że jest na dwa razy po pół opryskiwacza, trochę więcej jak pół, bo trzy sekcje pryskają, a nie pięć. No takie wychodzą właśnie działki, dlatego nie robiłem szczerze, jak to samo, po prostu sobie tutaj wyjeżdżę, tak jak wam mówiłem. Przysiewał zresztą. Więc no tak też działamy. Ogólnie no chmury jakieś idą, no miało około północy padać. Więc nie wiem, ogólnie czy urabiać jeszcze na resztę. Jechać pryskać dalej, czy się może wstrzymać, to ten zapryskane to już będzie, a resztę najpierw w przyszłym tygodniu. Zobaczę, jeszcze pogadam z tatą, jak zajadę do domu, ale chyba tam sobie już na wstrzymanie. I po prostu będę resztę leciał w przyszłym tygodniu. No myślę, że pogoda się zrobi, żeby było powyżej 10 stopni. To tyle, to jakoś to odchwaścimy. Musimy, no już opryst kupiłem, więc musi być w ten sposób, żebym to teraz opryskał na jesieni. No zobaczę, zajadę, to coś zdecydujemy. No i na dzisiaj to by było na tyle. Tutaj macie subskrybujkę, ostatni odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć.